Cześć, witajcie w drugim odcinku serii FIFA 14 Kariera Menadżera Fleetwood Town. W ostatnim odcinku doszliśmy do wtorku 12 listopada 2013 roku. Zaczęliśmy nasz sezon. Więc mogę wam pokazać po pierwsze, że w Champagne Trophy jesteśmy w ćwierćfinale. O tak, tu widzicie ćwierćfinał regionalny, bo tu jest potem, jeśli byśmy wygrali, to półfinał regionalny, finał regionalny i to jakby finał z tych zwycięzców tych regionalnych, bo są jakby dwa regiony i zwycięzcy tych regionów grają w finale. Mam nadzieję, że jakoś w miarę to rozumiecie. Jeśli gracie w FIFA i w miarę się interesujecie piłką, to powinniście wiedzieć, jak to działa. No ja właśnie jeszcze dobrze, może najpierw pokażę wam skład, jaki mamy na razie. Skład jest na razie dobry. Tu właśnie ten zawodnik Starczewicz, tu bym chciał kogoś kupić. Gudal jest jako zastępca, bo tu właśnie Creswell ma kontuzję. Reszta drużyny jest podstawowa, no i tak prawie wszyscy powyżej 60, tylko Chetri też zawodnik, którego ściągnęliśmy, bo on był zawodnikiem wolnym, bez klubu. No właśnie tylko on jest takim oprócz Sarczewicza. No więc dobry nawet skład, jak na czwartą ligę. No i zacznijmy sobie ten odcinek od meczu pucharowego. Na wyjeździe z Barton Albion. To chyba jest drużyna z trzeciej ligi, więc pewnie łatwo im będzie. Wrócił do składu Balbo, on już ma 62 overall, więc wolę jego zamiast Gillespiego, bo on jeszcze może się rozwinąć. Sarczewicz trzeba na 1-0 na wyjeździe, no tego się nie spodziewałem. I tak nie będę ukrywał, że jego bym się chciał najbardziej pozbyć, pomimo że jest dość młody. No i już 60 minuta, my dalej 1-0, choć mamy czerwoną kartkę, Roberts. Oni mają kontuzję. No i udało nam się dotrzymać nawet. Tego się nie spodziewałem, bo myślałem, że jednak. Bo chyba Barton jest z trzeciej ligi, choć nie jestem pewny. No i właśnie myślałem, że jednak może wygrałem. Zwłaszcza, że też grali u siebie. Sprawdźmy tabelę. Czy tu jest Barton? A jednak są. Są nawet jeszcze niżej od nas. My jesteśmy na 10 miejscu po 16 kolejkach, co oznacza, że jeszcze 30 kolejek, bo tu jest 46. No i na razie, no nie jest źle na razie, bym tak powiedział. Tylko właśnie fajnie było przynajmniej w tych barażach zakończyć ten sezon, żeby walczyć o awans do trzeciej ligi. Mamy tu nagrodę 10 tysięcy, no tak jak właśnie mówiłem w poprzednim odcinku. Może są małe, ale na sam początek każde pieniądze się bardzo przydadzą nam w rozwoju tej drużyny. No i konferencje prasowe, na nie nie uczęszczamy. I zmienić coś w składzie. Bo po pierwsze musimy Robertsa usunąć, czyli nie zagramy podstawową obroną, żaden z podstawowych obrońców nie zagra. Dodamy McLaughlina i Gillespiego oddajemy za Parkina. Tu mamy parę na przykład juniorów, Billy Cocker oraz jeszcze Cameron. Ci dwaj zawodnicy to są juniorzy, których ściągnęliśmy. No i dalej nasz scout jest na raporcie i będzie przeczytał co miesiąc raport. No, zagramy sobie pierwszy ligowy mecz w tym odcinku. Gramy z Plymouth 2-1. No to wygrywamy bardzo dobrze. Mogło się skończyć 2-2, bo ich zawodnik Reed nie trafił karnego. No to już nie nasz problem. Najważniejsze, że wygrywamy. Mark Roberts też wróci na następny mecz. To też dobrze, bo to jest najlepszy chyba zawodnikiem, z tego co pamiętam, pod względem overalla. Bo 65 ma chyba. No tu jest Robert właśnie. No i Robertsa damy tu za Ponda. Tak, on jest najlepszy overallowo. Choć tu jeszcze mamy Hutchsa. Jeff Hutch, ten 64, więc też blisko. Mam wiadomości, konferencja prasowa, mam sugestię, to i tak będziesz grał. No Parkin no już nie będzie, że u nas grał. Może czasami przez kontuzję, a tak to on jest nawet trzecim naszym napastnikiem obecnie. Gram teraz u siebie z Wimbledonem. I przegrywamy, no. Tego miałem nadzieję, że nie zobaczy, żebyśmy u siebie przegrywali. Nie lubię przegrywać u siebie. Sprawdźmy, czy Wimbledon jest dobrą drużyną. No jest na 10 miejscu, więc też nie najlepiej, że akurat z nimi przegraliśmy, z drużyną, która jest zaraz za nami. Na razie mamy jednego juniora, którego nie możemy ściągnąć. Ma nieduży taki potencjał, bo 82. No ale ma overall już przynajmniej 49 od początku, to dobrze. Kontuzja na treningu 6 miesięcy, Chetri, no i
Aż prawy obrońca już kontuzja i koniec dla niego, prawie koniec sezonu dla niego. No te kontuzje dalej tu są. McLaughlin będzie za niego grał, no to. Więc jeszcze Creswella czekamy, bo na Chatteriego będziemy bardzo długo musieli czekać, żeby wrócił do naszego składu. No i dobrze, już 3 grudnia i mamy kolejny mecz ligowy z Dagenhamem, Dagenred. Gramy ten mecz na wyjeździe. Przegrywamy niestety 2-1. Druga przegrana z rzędu. Mamy FA Cup, druga runda. Wraca Creswell, no to dobrze, mamy raport pierwszy w tym odcinku zwiadowczy, no bramkarza nie potrzebuje, to jest dobry zawodnik, patrząc na potencjał. No i tego zawodnika też nie potrzebuje, no nie zawsze są, czasami się przetrafi tak, że jest 3 zawodników i wszyscy są tacy zawodnikami, których bym chciał, a czasami nawet żaden nie jest, którego bym chciał. No dobrze, dajmy Creswella już do podstawowego składu. No i prawie mamy podstawowy skład. Dobrze, pójdźmy do tego meczu pucharowego. FA Cup, to jest drużyna chyba z naszej ligi. Plymouth, bo chyba z nimi graliśmy pierwszy mecz ligowy w tym odcinku. Ball w drugiej minucie, może jak kontuzja. Hutch za to strzela w 7 minucie na 1-0 dla nas. No i w FA Cupie już są dość dobre pieniądze za przechodzenie do tych rund wyżej, więc fajnie było właśnie przynajmniej do tej trzeciej rundy, bo już na pewno nie trafimy pewnie na nikogo łatwego w trzeciej rundzie, jeśli tam będziemy. Bo na razie to nie jest pewne, bo tylko 1-0 prowadzimy. No ale udało nam się tą jedną bramkę na początku meczu dowieść do końca i nie przegraliśmy. David Ball 7 dni. No ja widzę naszych rywali w regionalnym półfinale, jest to Sheffield United. Drużyna, która gra obecnie w Premier League, w prawdziwym życiu, no a tu jest w trzeciej lidze. No musimy parę zawodników pozmieniać i coś czuję, że przez te zmiany niektóre nie wygramy tego meczu. Mam też krótszą ławkę rezerwowych. To może tu dajmy jakiegoś napastnika, miejmy Parkina na przykład. Czyli takim składem będziemy musieli grać. No dobrze, gramy też u siebie, to przynajmniej tyle. Dobrze jest grać u siebie, no ale zobaczmy jak się potoczy ten półfinał regionalny. No i my wychodzimy na prowadzenie, my strzelamy pierwszą bramkę w tym meczu. No to bardzo fajnie. Hutch znowu strzela pierwszą bramkę, w tamtym meczu też on strzelił pierwszą i jedyną bramkę. No ja tu nie wiem, tak mi się wydawało, że będzie trochę trudniej, no jeszcze możliwe, że strzelą, mam jeszcze 20 minut. No ale oni już nie strzelają, drugi raz wygrywamy 1-0 w pucharze, no i jesteśmy w finale regionalnym, no. Nie spodziewałem się, że uda nam się zajść do finału regionalnego już w pierwszym sezonie. No to oczywiście nie, że się ten finał taki najważniejszy. Ale z tego co pamiętam, w tamtej karierze w 13 nie wygrałem tego pucharu. Na pewno nie wygrałem go. I dobrze, bo musimy Bola wrócić, bo miał czerwoną kartkę. Nie, on ma kontuzję. Ktoś miał czerwoną kartkę, Howell chyba. Tak, Howell miał czerwoną kartkę właśnie. Howell? Nie Howell. McLaughlin, tak właśnie. Pamiętałem, że boczny jakiś obrońca, tylko nie pamiętałem, który dokładnie. No tu musimy jeszcze zmienić jedną rzecz. Tu dajmy Howella. I Ball i Chatteri dalej kontuzjowani. No i dobrze, idziemy do następnego meczu. Do meczu ligowego z Exeter na wyjeździe. Chesterfield 2, Albion 1. 2-2, remis na wyjeździe, jak dobrze wiecie, to są dobre dość wyniki. I teraz kolejny mecz z Plymouth, już trzeci chyba w tym odcinku. Mamy siedmiu zawodnikom kończą się kontrakty. Muszę zmienić budżet. Właśnie tu muszę zmienić budżet na pensję, wszystko i tak będzie mieć mało na pensję. Mam to naprawdę więcej niż 7 zawodników, z którymi muszę przedłużyć kontrakt.
Plymouth Argyle 2, Chesterfield 2, Scunthorpe United 2, Wickham Wanderers. No teraz dajmy Sarczewiczowi kluczowy. My na przykład takim zawodnikom możemy dać przyszły zawodnik pierwszego składu, tak jest prawda. No jemu możemy dać ważny, bo będzie do końca sezonu grał już jako pewnie podstawowy prawobrońca. Tego zawodnika w ogóle nie kojarzę, więc jemu dam przyszły zawodnik pierwszego składu. Howella możemy dać, że sporadycznie gra, bo może czasami zagra. U Parkina damy ważny zmiennik może, bo może czasami będzie zmiennikiem, zwłaszcza jak teraz jest Lukas, no i on może być po prostu też sporadycznie gra, bo nie będzie na pewno grał, chyba że będziemy zmuszeni do tego. Tak samo Goodall, on może być zmiennikiem jak już. Wright to może być przyszły zawodnik pierwszego składu, Gillespie, no to może być ważny zawodnik. A Bilej może dajmy mu, że ważny zawodnik też. Zobaczmy, kto się zgodzi, a kto nie. Bo dość dużo tych kontraktów próbujemy odnowić. No i dobrze, tylko sobie wszystko sprawdzić. Mamy dobry skład. No nie, właśnie dobrze sprawdziłem, bo Bal już może grać. Więc Bala od razu dajmy za Gillespiego, żeby się mógł rozwijać. Widzicie też, że dość szybko się niektórzy zawodnicy rozwijają. Hutch już ma 65. No dobrze, już mamy dobry skład. Możemy wejść do trzeciego meczu z Plymouth w tym odcinku, bo graliśmy teraz, gramy drugi mecz ligowy z nimi, raz FA Cup. No i wygrywamy wszystkie trzy mecze, co pamiętam. Tym razem wygrywamy 2-0. Bal wrócił już się o bramkę. Odrzucona. No właśnie, to jest prawda. Nie stać nas na odnowienie kontraktu. Oby tylko żadna drużyna nie chciała z nim podpisać takiego wcześniejszego kontraktu. No dobrze, idziemy teraz do meczu ligowego z Barton. Gramy ten mecz u siebie. 2-2. Z nimi w pucharze graliśmy. Odrzucona. No tu Lukas przyjął tylko z tego, co widzę. To tylko jeden zawodnik, który przyjął tą ofertę. No wreszcie zawodników na razie będzie miała kontrakt, tylko właśnie, żeby żadne drużyny nam nie pozabierały ich. O to się tylko boję. Gram teraz na wyjeździe z York City. 2-0 przegrywamy niestety. No to było na wyjeździe. Mecze na wyjeździe są trudniejszymi meczami. Teraz mecz z Accrington Stanley na wyjeździe. Kolejny mecz wyjazdowy, drugi z rzędu już. No tym razem wygrywamy. Gillespie Evans z bramkami. 2-1 wygrywamy ten mecz. Mamy raport o juniorach. Na razie tego nie będę sprawdzał, tylko czekam na raporty zwiadowcze. No i teraz będziemy grać z Exeter już w nowym roku, 2014 roku. Gramy z Exeter u siebie w lidze. 1-1, no miałem nadzieję, że to wygramy. Te mecze u siebie to powinniśmy wygrać z takimi drużynami, bo chyba Exeter... No Exeter nie jest czołówka, 17 drużyna w tabeli. Mamy raport zwiadowczy. No i takiego zawodnika możemy sobie podpisać. No nie mamy tych pieniędzy, no właśnie. Tych zawodników już odrzućmy. A tu kontynuujmy scouting, no to jedynie możemy zrobić. Mam kolejną kontuzję, ale to tylko 3 dni. Sprawdzę sobie, tylko 1800 budżet na pensję. Gramy kolejny mecz ligowy, tym razem z Bury. Gramy u siebie. 3-1 przegrywamy, no u siebie nie myślałem, że zobaczy coś takiego, żeśmy przegrali 3-1, zwłaszcza w lidze. No teraz jedna z takich drużyn, które na pewno dobrze znacie w tamtej serii. Tak najpierw odrzućmy tą ofertę, bo nie chcę go sprzedać, tylko ta Davisa. A ta drużyna, o której mówiłem, to jest Ipswich Town, czyli jedna z trzech drużyn, którą prowadziliśmy. Ciekawe, czy tu Białkowski jest, bo on gdzieś już dość długo grał w tym Ipswich Town.
No jeszcze go nie mam. No mam niektórych zawodników jak Heavy, takich ciekawych. Mogliśmy 2-0 już po 10 minutach prowadzić, ale Hutch nie trafił karnego. No i tak prowadzimy, choć mogło być 2-0 i to mogło być komfortowe prowadzenie. A tak, no nie, już miałem mówić, że tak to mogą wyrównać. Na Sarczewi z drugą bramką niesamowicie gra, pomimo że ma dość słaby overall. No i wygrywamy ten mecz, jesteśmy w czwartej rundzie FA Cup. No to też zaskakująco dobrze nam idzie w tym pucharze. 3 dni to nic takiego poważnego, na pewno będzie następnym meczu. Hutch się rozwinął, to bardzo dobrze, cieszę się, że każdy zawodnik się rozwija. Gramy na wyjeździe z Cheltenham Town. 1-1. Na wyjeździe jest dobrze remisować, tylko u siebie nie lubię remisować. No chyba, że to jakaś top ligi jakiś. No mamy finał regionalny. Jeśli to wygram, to jesteśmy w finale. Nie wiem jak to się nazywa, jakiś ogólny finał. Po prostu ten finał tych zwycięzców finałów regionalnych. No i dobrze, rozpoczynamy ten finał. No ciekawe jak się potoczy. Gramy u siebie z Bari. Przegraliśmy 3-1 w lidze. Nie, to było... U nas to było, to właśnie to jeszcze gorzej. Obyśmy się zrehabilitowali, dali radę wygrać ten mecz. Choć wiem, że na pewno będzie trudno. No jest 1-0, ale to Barry strzela pierwszą bramkę. No ale Blair wyrównuje. Myślałem, że oni podwyższą na 2-0. To oznacza, że chyba będzie mecz... Albo to po prostu dwumecz może? Nie wiem jak to działa tak naprawdę. No widzimy tu ciekawą informację, Arturo Vidal przechodzi do Manchester City. No widziałem tam, że chyba właśnie Scott Davis chciałby odejść, no mam nadzieję, że nie będę przymuszony do sprzedaży go. Bo jednak nie chcę sprzedać bramkarza. Mamy tu informację z zarządu. No widzimy, że to znaczy, że on będzie sprzedany. No to już nie jest dobra informacja, to jest zła informacja, że nasz bramkarz odejdzie. Gramy teraz mecz ligowy na wyjeździe z Oxford United. Remisujemy go 1-1. Mamy ofertę za Mato, to też jest dobry zawodnik, który się szybko rozwija, więc on możliwe nawet już w następnym sezonie będzie podstawowym, no przynajmniej będzie na pewno na ławce, może że będzie podstawowym napastnikiem, bardzo się dobrze rozwija. Gramy z Chesterfieldem teraz u siebie, bo ten mecz dobrze było wygrać. No jest 1-1, kolejny remis u nas. Jako gospodarze kolejny remis mamy. No będę odrzucał, no póki mogę, to będę odrzucał te oferty ze Scotta. Ta kontuzja 2 miesiące Bal wypada, no to znaczy, że ten... No nie, no będę dał GSP-om na razie szansę, ale ten mat możliwe, że będzie na ławce rezerwowych. No zawodnik został sprzedany. Scott Davis odszedł za 90 tysięcy, to też jest bardzo mało. I mamy słaby budżet, żeby kogokolwiek kupić. No zobaczmy, jaki mamy bramkarze teraz. Lucas 56 overalla. To jest dość słaby overall. Teraz sam tak szczerze nie wiem co zrobić. Sprawdźmy może na wolni zawodnicy. Na razie tylko to mi przychodzi na myśl. Daję może 25 lat, rola bramkarz. Albo nie dajmy, może jakiś taki dobry bramkarz jest. Jest może do zdobycia. Ale posortujmy według wieku. Sprawdzę sobie w miarę tu te umiejętności, co mamy, tak jakby na przykład refleks Robinsonada, który jest w miarę tak, no ten zawodnik lepszy się wydaje. On ma aż, no wszystkie ma możliwości do żółtego. No chyba właśnie tego zawodnika spróbuję pozyskać, no zaproponujmy mu podpisanie kontraktu, najpierw musimy, tylko nie wiem czy nas stać na to jest najgorsza informacja.
No chyba jakoś nas będzie to stać. No poszukajmy znowu. Posortujmy według wieku. No i to właśnie ten Sami Njok z Kamerunu. I spróbujmy go zakupić. Najmniej kluczowy zawodnik, bo pewnie, no musi być przynajmniej 56 overall, mam nadzieję, że taki będzie, bo przydałby się nam z 60 przynajmniej overalla. No przesymulujmy trochę ten ostatni dzień okienka transferowego. Mamy chyba, no albo, no powinien pewnie podpisać, no został przyjęty. Zaakceptujmy, no widzicie też, że budżet na płacy mamy 1300, naprawdę nie mamy nic praktycznie. Żadnych pieniędzy. No dobrze, przesumulujmy dalej. I przed następnym meczem to zobaczymy, jaki on ma overall. No to jest właśnie taka kolejna rzecz, która no niby jest prawdziwa, no ale tego nie lubię, że... Bo często teraz w tych nowych FIFA-ach tak nie ma tak często, ale często właśnie tu w tych starszych takie nawet... No super zawodnicy, no ja właśnie wspominałem o tym, że mam karierę menadżera Realem Madryt. No i tam właśnie Ronaldo mi tak... W połowie sezonu powiedział, że chce odejść. No i tak naprawdę to jest... No nie jest to prawdziwe, no bo wiem, że Ronaldo odszedł, no i odszedł do Juventusu w prawdziwym życiu, no ale jednak... No zażądanie takiego transferu i tak odejść w tamtych czasach, to naprawdę nie było się można spodziewać czegoś takiego. Nikt sobie chyba nie wyobrażał w 2013 czy 2014, że Ronaldo odejdzie tak nagle. No dobrze, mamy teraz czwartą rundę FA Cup. Zobaczmy... Jaki ma overall ten bramkarz? No ma dobry bardzo overall, 65, no wyżej, więcej niż myślałem, no i bardzo dobrze, że ma dobry overall, na szczęście, trochę się bałem, że może mieć zły overall, taki z 60, bo to już byłoby, no dość słabym overallem. No dobrze, Lukasa damy na ławkę. I na napadzie będzie grał Gillespie na tym meczu, a za Bola damy... No dajmy może Mata, bo on jeszcze ma jakiś potencjał, a Parkin już nie będzie szedł w górę. Więc jemu dajmy szansę przynajmniej być na tej ławce rezerwowych. No jeszcze coś się zapomniałem zrobić. No jeszcze czerwoną kartkę widziałem. Robert, no to też nie są dobre informacje, że jeden z lepszych naszych zawodników nie może grać. No dobrze, przesymulujemy ten mecz. Będziemy go powoli oglądać. Zobaczmy, jak nam pójdzie. No jednak to już jest Birmingham, to już jest... No ale jednak, my wychodzimy na prowadzenie, bo tak miałem mówić, że to jednak chyba drużyna z drugiej ligi, więc się nie spodziewałem tak jakiegoś walki, no ale my walczymy to bardzo poważnie, bo już 70 minuta, tu dalej 1-0. Tylko, że jak stracimy, to gramy mecz... No właśnie, stracimy to prowadzenie. To znaczy, że gramy mecz na wyjeździe, no a tam już mamy dużo mniejsze szanse na to, że wygramy. Zawodnik wraca z wypożyczenia. Sean Billey, no i tak mi się wydaje, że to jest prawy obrońca. I to taki, że mógłby od razu wejść do składu. Zobaczmy sobie, McLaughlin ma 56, no jestem... Tak mi się wydaje, że tak jest. No i właśnie, Billey 58. Więc dobrze. No i tu dajmy Howella. Mamy tu mały skład, więc może zahał. A zróbmy coś takiego. Gdzie ten właśnie zawodnik jest? To właśnie Robert, jego szukałem. Roberta już możemy wrócić. No a tu może zamiast... No wystarczy nam jeden obrońca. Tu dajmy pracę właśnie Mata. Bo Ball i Chetri na razie kontuzjowani są. No i dobrze. Takim składem wyjdziemy. Mamy w dwa dni, i to właśnie często zdarzało, i to zwłaszcza w takich ligach, i to teraz też się czasami zdarza, że no to jest nierealne, no jest mecz, no mecz po meczu, i to takie dwa ważne mecze, bo to jest finał regionalny, a tam będzie czwarta runda FA Cup, więc no nie zdziwię się, jeśli odpadniemy z obydwu. Zwłaszcza jeszcze z FA Cup, przez to, że będziemy przemęczeni po tym meczu. W 19 minucie już... W 14, 19 ma numer ten zawodnik, tracimy ten mecz na razie. No jest 1-1, Hutch wyrównał, no już szybko 2-1. No i możliwe, że będzie powtórka z wyniku w lidze, no już właśnie taka jest na razie, 3-1. No i pewnie tak się skończy. No tak się kończy, no nie jestem zły, ale trochę... Nie jestem zły na naszych zawodników, jestem zły na to trochę jak kalendarz to zrobił, te mecze.
Jeszcze nasz nowy zawodnik praktycznie powrócił z wypożyczenia już 5 tygodni. 20 tysięcy tak zainkasowaliśmy za to. Mamy kolejny raport zwiadowczy. Odrzućmy tego zawodnika. Tego też, bo ma naprawdę ogółem słaby strasznie. No i tego może... No nie mamy dalej. No tych zawodników dwóch bym dalej kontynuował. Jeśli nikt ich nie zgarnie. No widzicie, zawodnicy wszyscy praktycznie zmęczeni, no bo nie ma co się dziwić, jak grali wczoraj mecz, a już muszą znowu grać kolejny, naprawdę to jest nierealne bardzo. No i takie rzeczy się zdarzają, no i zwłaszcza jeszcze, że mieliśmy szansę, bo to jest wznowienie, mieliśmy szansę wygrać, no teraz już coś czuję, że nie mamy w ogóle szans, zwłaszcza właśnie, no bo nie dość, że jeszcze gramy u nich na wyjeździe, to jeszcze jestem przemęczeni, no ale Gillsp jeszcze daje małą nadzieję. Mecz wygląda taki sam, co był przedtem. Przez chwilę miałem nadzieję na szybko znowu. No i znowu 3-1, no już nie ma co to oglądać. 4-1 jeszcze. Jeszcze dwóch zawodników się kontuzjowało, naprawdę. Już lepiej było poddać ten mecz praktycznie. 6 tygodni Hutch. No i 6 tygodni Creswell. No nie wierzę w to, że naprawdę te kontuzje... Coraz więcej tych kontuzji. Pół składu praktycznie jest wykontuzjowane, bo też... Dużo miało wpływu na tą kontuzję przez to, że oni przemęczeni wyszli. No jednak mogłem ich zdjąć, no chciałem jednak spróbować jeszcze może wygrać ten mecz, no to musiałem najlepszych zawodników dać. No widzicie, że naprawdę ta ławka jest przewalona tymi zawodnikami na kontuzję lub czerwone kartki. Więc co najmniej Browna. No widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu sześciu zawodników. Przez chwilę myślałem, że coś sobie pomyliłem. Sześciu zawodników jest kontuzowanych albo no właśnie jak Robert, czerwona kartka. No i naprawdę z takim składem, które bardzo porotowanym wchodzimy na następny mecz. No to jest mecz ligowy, no bo już nie ma nas w innych rozgrywkach. Na ten mecz jest na wyjeździe z Northampton gramy. I przegrywamy 1-0. To najgorsze, takie porażki jedną bramką. No i przynajmniej już jeden zawodnik wraca, więc 5 będzie dostępnych. No wiem, zgodzę się z tą sugestią, żeby cię wrzucić do składu. No i dajmy Roberta, to właśnie jeszcze 5 zawodników kontuzjowanych. No przynajmniej właśnie jeden zawodnik wrócił. Gram teraz u siebie Sportsmouth. No w lidze chyba nie wyjdzie też ten sezon najlepiej. Wygramy 2-0. Jesteśmy obecnie na 14 miejscu. Nie graliśmy jeden mecz, no jakbyśmy na przykład wygrali, to byśmy moglibyśmy być koło 11 miejsca. Na patrzę, że już właśnie te jakby pozycja, których można walczyć w barażach, to już jest 51 punktów. My mamy obecnie 41. Choć drużyna, która jest na 7 miejscu, ma 2 kolejki więcej, więc praktycznie możemy 6 punktów odrobić w najlepszym wypadku. No dobrze, idźmy dalej w tym lutym. Dalej nikt nie wraca po kontuzji. Teraz mamy mecz na wyjeździe z Wimbledonem. No i remis, no, ale mogliśmy wygrać. Gillespie nie trafił karnego. No i zawodnik wraca po kontuzji, Sean Billey. Czyli nasz prawy obrońca wraca po kontuzji. To już pierwszy zawodnik, który wraca. Raport, na razie mamy jednego juniora. Dwóch nawet. No to Chrisa Bennetta w sumie. Mógłbym mu zaproponować kontrakt. Choć może nie, na razie nie, bo jednak wolę te pieniądze zostawić na kontraktowanie tych zawodników, tych seniorów. Oraz może w przyszłości transfery, bo chciałbym jakieś przeprowadzić, tylko nie wiem jak z pieniędzmi będzie, jak z budżetem będzie. No dobrze, miałem tu właśnie Billeya wsadzić. No właśnie tu jest. 59 overall, więc prawie 60. I dalej 4 zawodników kontuzjowanych. No powinni powoli wracać. No teraz idziemy do meczu ze Scunthorpe United u siebie. 3 zawodników u nich nie ma, no ale i tak daje radę z nami wygrać. No.
Nie wiem, czy oni są dobrzy, czy nie. Nie chcę się tak szczerze sprawdzać. Kontuzja 3 miesiące, obrońca 1. No nie jest podstawowy obrońca, no ale jednak na ten czas grał tu w tej obronie i nie zagra już. No fatalny sezon pod względem tych kontuzji. No praktycznie nie wiem, czy był moment, no może na początku tylko, gdzie nie było właśnie zawodnika, gdzie nie było żadnego zawodnika kontuzji. Gramy teraz na wyjeździe z Torquay, nie kojarzę tej drużyny w ogóle. To już mówiłem też w tamtym odcinku właśnie, że ich niezbyt pamiętam, co za drużyna. No dobrze, że wygrywamy 3-1. Raport zwiadowczy, choć teraz naprawdę nie możemy nic zrobić, tylko możemy niektórych, no przed właśnie takiego zawodnika odrzucić. No i tego, a tu mamy naprawdę, no może tak 82 jeszcze odrzućmy, a ci zawodnicy właśnie, tak na przykład James obserwuje 3 miesiące, tego Partey'a 2. Na nich był chyba jeden zawodnik, którego obserwowałem i możliwe, że go już ktoś się zakontraktował. No właśnie, ale mam tylko tych dwóch juniorów. A sprawdzę coś jeszcze. Pokażę raport wywiadowczy, bo może właśnie tak pomyślałem sobie, czy nie mogę czasem zakontraktować. Teraz mamy więcej pieniędzy. Opłata za transfer. No dobrze, możemy zrobić tą opłatę. Podpiszmy kontrakt. No przesuńmy, nie wiem, czy to coś da, czy damy radę go podpisać. Też jest ciekawy dość zawodnik, chciałbym go mieć. Podpisz kontrakt, nie mamy jednak wystarczająco. No jeden zawodnik został, no jeszcze nie kupiony, bo jeszcze czekam, aż się zgodzi. No dwóch zawodników, Creswell oraz Hatch wracają po kontuzji. To też bardzo dobrze, że zawodnicy powoli wracają po tych kontuzjach. My Hatch co możemy dać już. Wrzućmy go do składu od razu tu za Browna. Tutaj mamy Creswella jeszcze, który może grać. No i dobrze, bo już właśnie też jeden zawodnik, obrońca wypadł. No i zostało nam trzech zawodników. Ball chyba też niedługo powinien wracać. Chetri też, no w sumie może z 2 miesiące. Nawet nie jest jeszcze aż tak, gdzie nawet mogła mieć tych zawodników do dyspozycji już. Gramy teraz mecz ligowy u siebie z Morecambe. 3-0, no dość łatwe zwycięstwo. Kontuzja zawodnika, nic nowego, czyli Schumacher teraz kontuzjowany. Czyli on nie zagra w następnym meczu z Mansfield Town. No jego musimy wyrzucić ze składu, dajmy tu Browna. Dobrze, zacznijmy ten mecz z Mansfield na wyjeździe. Jeden. Jestem na 13 miejscu, więc nie idziemy dobrze to odrabianie punktów jak na razie. Teraz mamy mecz z Newport. No widzimy, że zawodnik wraca z kontuzji. David Ball wrócił z kontuzji. No ale jak zagra, to już dowiemy się w następnym odcinku, bo to będzie na tyle w tym odcinku. I dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Cześć!